Jesteś fanem Federera, tak? Tak, aha. Bardzo jest mi smutno właśnie, że przegrał. Smutny Łukasz Garlicki. Witam cię. Dzień dobry. Projekt Garlicki. Projekt Garlicki. Projekt Garlicki. Jesteś kompulsywnym czytelnikiem, już przyznałeś się. Teraz tak, przyznałem wytłumacz się z tego. Co może powiem o tym, że coraz mniej czytam właśnie jakby takich książek fabularnych, a coraz bardziej czytam książki, które po prostu są dokumentalne, można powiedzieć. Czyli reportaże i takie książki, nie wiem, historyczne. W każdym razie pomyślałem sobie od razu o dwóch tytułach, takich, które ostatnio przeczytałem. To jest Barbary Tuchman, Wyniosła wieża, i Petera Croyda, Wenecja, biografia. Co tam w nich jest? Bo trafiłeś świetnie i zatopiłeś, bo ja nie czytałam na przykład tych książek. Powiedz mi, co to są za tytuły. Wyniosła wieża to jest taki zbiór esejów, które opisują właściwie taką sytuację od 1890 roku do 1914 roku, czyli do wybuchu I wojny światowej, taką sytuację w Europie. No, dreszcz mnie przeszedł, bo rozumiem, że dlaczego teraz? Dlaczego teraz? I właśnie dlaczego chcę o tym powiedzieć? Dlatego, że ta książka jest straszliwie niepokojąco aktualna. Mhm. Jakby z takiego punktu widzenia, no takiego właśnie socjologicznego i z takiego punktu widzenia tego, co politycy mówią nam w oficjalnych swoich wypowiedziach, a tak naprawdę jak się robi politykę. Co myślą, co kombinują w zaciszu tak zwanym. Tak. A biografia Wenecji? A biografia Wenecji no to jest jakby z zupełnie innej beczki książka, bo to jest taki quasi przewodnik, który też opowiada historię jakby Wenecji i w ogóle dlaczego to miasto powstało i w jaki sposób ono powstało i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe jest też historia jakby kłamstwa całego, na którym to się opiera. No to co, Wenecja jest zbudowana na kłamstwie, tylko na palach? Na przykład, to, że na palach to raz, ale dwa, na przykład tam jest bardzo ciekawa historia jakby ściągania tam relikwii świętego Marka, które tak naprawdę miały ufundować jakby taką katolickość. Najjaśniejszą, tak? Miały zbudować taki wizerunek tej Serenissimy i tak dalej, co okazało się też jakimś gigantycznym kłamstwem. Demistyfikator. Łukasz Garlicki, dziękujemy ci bardzo za wizytę w księgarni. Dziękuję.